Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeszcze witam w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac Repentance. Moi drodzy, co my tutaj robimy tak w ogóle? Powiem wam, że mam spory zapas Isaaca, ale jakoś tak jest godzina w ogóle 12.17, o 13.20 wyjeżdżam do pracy, więc możliwe, że tego rana po prostu przerwę w jednej chwili i sobie dokończę go wieczorem. Ale tak jakoś stwierdziłem, kurczę, mam ochotę sobie pograć w Isaaca, to w sumie why not? Czemu nie? Zagrajmy sobie. Tutaj może nawet na gridzie. Zobaczymy. Eve? War of the Babylon? Jak najbardziej. Sprawdźmy. Więc tak. Ogólnie teraz wszystkie takie gry z Isaaca to sobie będę nagrywał. Czekajcie, bo tu nie wiem, co, nie patrzyłem nic nawet. Są kubki. Dobra, i chodzi o to właśnie, że no, czasem mam tam, nawet wiecie, taką ochotę pograć sobie w Isaaca. Tylko do niego nie gram, żeby nie robić jakichś tam progresów bez was przy okazji. Ale myślę, że w sumie no co mi szkodzi, jak zrobię zapas? W sumie nic. Kurde. W sumie nic, a jakby nie patrzeć, będzie i Wilk syty, czy ja sobie pogram, i owce cała, czyli wy sobie pooglądacie w razie czego, a tak naprawdę... Szybkość strzału. Dobra, tears up plus shot speed up. Fajne. A tym bardziej, że no w sumie dla mnie też będzie lepiej, bo ten zapas zawsze jak, no nie wiem, nie będę miał czasu czy coś, to sobie... Bez problemu go odpalę. Więc tak, będę sobie nagrywał te odcinki. Czasem z Turcjanem, przepraszam, czasem ze Skipem, czasem sam. Więc no, tak to wygląda. Ała. Chcę powiedzieć, że już po Devil Roomie, ale na szczęście tutaj nie ma Devil Roomu takiego jak klasycznie. Kurde faja, no i już mi teraz padło. No ale w sumie World of Babylon nam przynajmniej wszedł. O, to było niebezpieczne. Ja też miałem lekką przerwę, bo teraz kurczę, jakoś nie miał ochoty grać w ogóle w Isaaca. Być może dlatego, że ostatnimi czasy jakoś zbytnio też... No, moje umiejętności są na pewno inne niż jego, więc to mogło być dla niego też problematyczne i irytujące. Ale tak, mniej więcej teraz jest fajnie. Mniej więcej teraz jest fajnie. Mówię, no czasem człowiek ma takie, wiecie, taką ochotę coś pograć. Ja naprawdę ostatnimi czasy bardzo mało w ogóle w cokolwiek gram. Naprawdę moje rozgrywki opierają się tylko i wyłącznie na graniu na odcinkach, nic więcej. Dobra. Okej, okay, myślę, że weźmiemy serduszko, ale to za chwilę. Jedno serce duszy. Na pewno będę musiał wziąć... To. Pasola nerkowca. W sumie może nie być głupie. W sumie może nie być głupie. Wziąłbym to. Tylko potem w razie czego jak... Kurde, no lipa trochę. Dobra, zrobimy to inaczej. Wezmę to. Wezmę to. Otworzymy. Nieśmiertelność, no... Chariot. Nie powiem, słaby przedmiot. I weźmiemy to i git, idziemy na bossa. Monstro. Nie jest ciężki mob. Ja też mówię, miałem lekką przerwę od Isaaca. Więc muszę się rozegrać najpierw. Muszę się trochę rozegrać. W ogóle nie wiem, ojejku, nie wiem czy zauważyliście, ale dosyć sporo się na kamerę zmieniło. Jest sporo nowych template'ek. Jest również dużo, w sumie, czyli jest nowe logo kanałowe. Zmieniliśmy trochę koncept. Znaczy kod został, tylko kod troszeczkę inny, bo jednak jakby nie patrzeć, no to prawa autorskie, nie? No ty, Mendo! Co tu się dzieje? Ej, ty miałeś być zczarmowany. Dobra, ta fasolka jest do dupy strasznie. Mi się nie podoba. To było kiczowate. Czy będę chciał na Devil Room próbować? Chciałbym spróbować. Chciałbym spróbować z tego powodu, iż... Dobra, no weźmy jeszcze raz.
iż no mamy ten jeden kontenerek do pozbycia się. Chciałbym się go pozbyć, na pewno. O. Strzelające tylko? What the fuck? Bardzo łatwy boss. To tyle dobrze. Mówi po czym dostanie. O, ty będę. Nie spodziewałem się tego. Dwie karty, serio. Tower. The Stars. No to nie jest przedmiot moich marzeń. Nie będę kłamał. Bo to w ogóle lipa. No dobra, idziemy niżej. Idziemy niżej. Tam mamy w Treasure Roomie, to jest pytanie. No, mogłem tego nie brać. Fuck. Sword of the Babylon straciliśmy. Czy The Stars zaprowadzi mnie tam, gdzie chcę? To jest dobre pytanie. Sporo nam DPS teraz spadły. Nie jestem z tego dumny. Zaraz jeszcze się wpierdzielę w coś. No, paszą mnie wąt stąd, gołgany. Tam się nie pojebało coś zbytnio z tym strzelaniem tymi muchami? Chyba mi się coś popierdoliło. No, jak patrzę na te itemy, które tam są i tak sobie strzelam przy okazji, o nie, osa. Nie lubię tych os. Muchy jeszcze jak cię mogę, ale os nie trawię. Co poziom chroni cię przed otrzymaniem pierwszego obrażenia? Ej, to jest fajne. Tego crossa bym sobie wziął. Wooden cross. To jest trinket. No dobra, nie, no niech będzie holy cross. No ty gałganku, no ty. Wiedziałem, I knew it. Okej, no to uciekamy do serc. No i fajnie, szansa na wystrzał ogłuszających łez. Mniej, ale no też może być. Dobra, no więcej nie mam przy kasy i tak, więc mogę sobie tam co najwyżej pomarzyć. Troszeczkę boli mnie, no te DPS-y mnie bolą, no nawet nie troszeczkę. Ja w ogóle mam problemy z trafianiem, no i zajebiście. Dobrze, mnie elitka nie trafiła. Ten się rozpada jeszcze na te małe fragmenty. Czy ty kurwa przejedna? Idź mi stąd. Dobra. To się nawet udało. Okej, troll bomby. Dobra. Och, ty, nie widziałem go. O, ty, niedobry. Dobra, 19 monet, to nie jest mało. Tylko też tutaj... Pozwala ponosić i rzucać obiektami takimi jak kamienie, TNT, kupy i inne przeszkody. Pozwala przynosić je między pokojami. No dobra, wszystko pięknie, ładnie. To jest fajne jeszcze. Tylko to wtedy 5 wyjebałem w błoto. Tylko w teorii tak by nas było stać na to. Tutaj to mi nie będzie działać, jak powinno. Kurde. No właśnie, to mi wtedy nie będzie działać jak powinno. Shit.
No jeszcze się zastanowię. Na razie robię to w ten sposób. Noż ty, dziadu! No dwóch? A w ogóle jakiś pilc tam się trafił. Wow! Jakiś rozszalał się! Ej! Kolega! Proszę tak nie szaleć. Teodo Husk. Jestem się... Kurwa mać. Tak będę o David Room walczył i tak, ale... Bo mamy trzy kontenerki, a mamy World of the Babylon, więc tym bardziej. Dobra. Niech pająka zabije. Jesa. Jakie Brewer, co robiście? Jeszcze to, jeszcze to. Ja zrobię to w ten sposób. Dobra. I to mi się ładuje. I to jest fajne. Kurwa mać. No bez jaj, straciłem serce na takim giełopie. Tyle dobrze. No i akurat w sumie nam się pompka przyda. The Tower. To już słabsze. To już słabsze. Dobra, zbieramy monetki. No mam jeszcze 19 monet. Jeszcze chyba jeden Secret Room, czy nie? Tutaj nie ma chyba Secret Room już więcej. Ham ham ham. Ham ham ham. Zobaczyłbym, czy to się ładuje. Ładuje się. Ej, to jest świetne. Do tego to jest świetne. Kurczę. To jest świetnego. To jest eleganckie i cały czas mi się ładuje item. To jest coś pięknego. To jest coś eleganckiego. Tego nie mogę podnosić, tak? Tego też nie. Dobra. Ten item się fajnie kombuje. Ten item się mega kombuje. No szukam The Rock. Znaczy Small Rock, nie The Rock. The Rock to jest jeden. Nie no, elegancko. Dobra, ten item zostaje ze mną na dłużej. Podnosi, że grzyby możemy rozwalać. W tych grzybów też nie ma za wiele. Lepik nie ma za wiele. Dobra, no robimy Devil Room. Kurde, zapchałem się. W ogóle brimstone'owe są. Ile ty tam się będzie sztuk? Jednego już nie ma. Dobra. No i to dosyć łatwy pokój. Też dosyć łatwy pokój. No i fajne itemki tu są. To szły PhD. A nie, to Blanche Ogier, przepraszam. No dwa przedmioty bym wziął stąd. Wziąłbym to. I to. I naprawdę mega na teraz DPS-y skoczyły. Wszystko wzięte, wszystko wzięte. Idziemy niżej. O! Walnęło sobie pierdem. Ja nie wiem, czy w ten sposób może w ogóle The Rock działać. Czy Small Rock. Ja mam z tym The Rockiem. Co ja mam z tym The Rockiem? Nie wiem. Dobra, idziemy. Idziemy. Dobra, Necropolis. No właśnie i tutaj to nam może mega pomóc. Bo możemy rozwalać czaszki. No, ten niestety nie chce wyskoczyć biedny, no. Zasięg, wysokość łez, dotknięcie wrogowie, trzyma 12 obrażeń. Je 2 na 10, no. No i patrzcie, teraz musimy nawet bombę mieć. Coś fajnego.
iPhone Pills. No to już słabsze. W sumie to tu nic nie robi. Co by tutaj wziąć? Zastanawiam się nad rolem. Na pewno muszę sobie znaleźć jakieś serduszko. Nie no, chyba jednak zroluję to, wiecie? Ujawnię sekretne pokoje. Spun jest fajny. No mówię, problemem w tej chwili jest to, że ja nie mam żadnych kontenerów. To jest fajne. Amen. Dzięki. To już fajne, to jest fajne. To, co się stało tutaj, to eleganckie. No i to jeszcze spuna sobie weźmiemy zarąbiście. Może Blue Map nawet ogarniemy. Jedno sobie serce. Dobra, idziemy. No nie, myślałem, że go zabiję. Jejku, tych mobów to ja nie znam. Ty, amigo, Gonzalez, Herkules. Trzeba się uspokoić. Tutaj pekakiem. Nie lubię tych mobów. Oh shit. No to jest problematycznie teraz. Teraz to jest problematycznie. Teraz jest problematycznie. Z tego powodu, że tam te mózgi latają. Kurwa mać. Irytujące po prostu. Nie lubię. Dobra, zdechło to. O, i to w sumie było dobre. To było dobre. Bo z nimi to sobie nie wyobrażam czegoś takiego. Nie, że oni tak szybko latają, szybko biegają. Szybko w sumie wszystko robią. Jaki dziad! Uspokój się! Jeszcze elit. Jaki gałgan! Leciłem półtora serca? A to wygląda. Uf. Dobra, Blue Map. Tylko czy mi te sekrety są potrzebne? To jest pytanie do 1 000 000 punktów. Kurwa, no nie bardzo. To bym co innego. Wolałbym co innego. O, serce duszy. To jest spoko. To też jest spoko. No i fajne przedmioty nam się tu trafiły. Mega fajne przedmioty. Nawet skłonny zrobić to w ten sposób. Jeszcze dwie monetki jakieś, nie? Och, no dobra. Idziemy. Ojej, ale się wydygałem. Ej, ale weźcie, uspokój się. Gałgani, uspokój się. Co ty tak napierdalasz tymi mówami? Jezusicku! I serce mi zajebał. Jak? A to dopiero pierwszy? Czy. Jest jakiś szybki. Chubby, ty się kurde, uspokój, przyjaciel, kolega. Przyjacielu mojej kozy, proszę się uspokoić. Szanie, świetnie. Czekajcie, on chyba wali, nie wiem co on wali. Nie wiem jak on wali, naprawdę. Nie mam pojęcia. Turcjan ktoś mi tłumaczył, ale nie pamiętam. Teraz jeszcze ten nie wali w ogóle. Ten wali tylko te bębziki na razie. Nie mogłem przejść, no kurwa mać, kto to wymyślił? To nowa robota. Dobra, zdychaj. Uff. 13. Dwa serca plus pełne zdrowie. Belzebuba nawet byłbym w stanie wziąć. Snów.
Zabierasz pół serca? Nic tam nie dałeś. O ty dziadu. No dobra. Nie wiem czy dam radę. Także to będzie bardzo szybki odcinek. Już tak może być. To się poblokowały na szczęście. Dobra. Na szczęście to jest bug. Tamten sobie lata pomiędzy kamyczkami. Znaczy pomiędzy tymi przepaściami, nie kamyczkami. Który zaraz może zacząć chodzić. I tak, Lewiatana bym sobie wziął. Z ciemnością, ale go nie wezmę. Czy czarne serca? No i Esa. No i Esa. Latania nie mam, co prawda, ale Esa. No tak, tego nie wezmę. No nie bardzo mi pasuje nawet tego wziąć teraz. Belzebuba bym próbował. Zresztą łapacz snów też nie jest zły. Dobra, biorę to. Liczę na... W sumie na kurwa nie wiem, na co ja liczę. W sumie nawet nie wiem, na co ja liczę. Na szczęście. O, nie fajno. Fajne monetki. To szkoda, że nie mam bombek. To już gorsze. Kurwa mać! Chciałem do tego podejść. Jezus. No to nie mam klucza na nazwę, to świetnie. Gratulacje, Shiro. No wziąłbym to jeszcze. Oczywiście się bomba nie trafiła. No szkurde, no. Zaryzykuję jeszcze raz. Ja wrzucę u monetki w dupę. W dupę z dopsadcie. Kurwa, no bez jaj. Tyle monet wydanych. A tutaj była Jezu, nie, zabijcie mnie. Nie mogę. Nie zauważyłem, naprawdę. Tyle monet psów w dupę. Tyle monet psów w dupę. No trudno. No nie zauważyłem, naprawdę nie zauważyłem. O, była węgla. To w sumie spoko. O, Soul Heart wyleciał. Zwiększa twoją najniższą statystykę. Pojawiają się 3 monety, 1 bomba lub 1 klucz, bazując na tym, czego potrzebujesz. Range up plus bomba albo klucz. No i klucz, no. No ale dobra, nie jest źle. Może będzie większa tragedia. Soul Hearty nam wpadają na szczęście. O, to było zainfekowane. Dobra. Co my tu mamy? To tak niezbyt. To by się przydało. To możemy wziąć nawet za chwilę. Tak chcę klucze. Dobra. To już wiemy, czego oczekiwać w sklepie. Kurwa mać! Jezu, są językowe jakieś.
Nienawidzę ich. Nienawidzę tego moba. Wszystkie te uciekające gówna. Nie mogę z tymi uciekającymi. Te duchy z Brimstone'em, świetnie. No, dawaj. Nie fair. Nie powinno być mobów bazujących na chuj wie czym. No, zdechło. Dobra. Dobra. No bez jajec, no. Jadło. Dobra, 27 monet nie jest źle. Tak jak powiedziałem, no mięsko jest spoko dla nas, bo jest to HP upik, taki normalny. Deer Sump kolejny. Ale nie mamy nawet tyle kasy. O, kolejna kupa. To szybko poszło. No to szybko idzie. Nasze DPS-y nie są takie złe. Tam w ogóle jest jeden, nawet na górze jeszcze. Żeby jednego wyciąć, to już będzie dobrze. No, jednego już nie ma, to już teraz tego problemu sobie załatwimy. On już nie jest groźny. On już nie jest groźny. No jest. Dobra, no to tak. Tears up. Biorę. To bierę. Korci wziąć kartę. Two of Diamonds? Two of Diamonds nie jest przypadkiem multiplikatorem kasy? Podwaja twoje... No właśnie. No to zbieramy monetki, jak najwięcej. Koniec z zakupami. O ile ja Pipa w ogóle pokonam. Nienawidzę tego Pipa. Ten pip jest przerąbany. Oj kurde, zapomniałem jego brimstone'ie. No on tylko na boki ma tego brimstone'a. Nie był trudny. Tu mam fajne DPS-y. Dawali na skoski. No ale co, no węgla nam już chyba dać nie może. Gdyby nie chodził w Krampus. A jednak węgiel, podwójny węgiel, ej. No ale to się bardziej chyba nie stakuje. Nie stakuje, jak mówicie. To ja nie wiem. Tego zabrać nie mogę. Dobra, idziemy na dół. Tylko robię Two of Diamonds i zużyć przypadkowo. Dobra, Sheol. Witamy w Sheolu. Kolejny orbiter nie jest źle. Nie jest to złe. Uuu! Serce duszy. To nie jest głupie. Powiem więcej, ja nawet bym to chyba pozbierał. Teraz się jeden dziad tutaj wziął i pojawił. Kolejny Tears Upik. Uf, w ogóle ile bombek.
Kurwa mać! Kto to wymyślił? Aha, nie trafiłem. Zajebiście. To jest słabe. To bym wziął. Bomby na razie nie potrzebuję, więc niech zostanie. Dobra, no to... Tak jak powiedziałem, na razie będziemy mieć troszeczkę mniejsze DPS-y, ale Book of Revelations to oczywiście książka, którą chciałbym... Kurwa mać! Co chciałbym wziąć? O ty, tutaj? Teraz? O ja pierdolę, to będą ciężkie moby. Nie wiem, co tu się stało. Naprawdę, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy chcę wiedzieć nawet, co tu się stało. Duchy. Dobra. Jeszcze wy. Ups. Dobra, tutaj Book of Revelation nam się jeszcze zbiera. 20 monet, już będziemy mieć 40. To nie jest już źle. Boss? No boss. Spowolnieni. Jesteśmy spowolnieni. No. Oh no. Kurwa mać. Zakosy głupie, dziwne dziady. Idą tego spawni. Ile tego spawnisz, dziadu? Kurde. Głupi mobie. Dobra, tu już mamy prawie 60 monet. O kurwa, on jest brimstone, no owy! Ej, mogę tego nie wygrać, no i nie wygram! Kurwa, nie wierzę, taki run! Two of diamonds, o nie! A było tak blisko. Zarzedziłem strasznie. Mogłem iść do sklepu. No mniejsza, dobra. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja za nie wiem, o gra dla Shiro. Nie zawsze można wygrywać, tak więc będziemy na to robić powtórkę. Trzymajcie się. Hej, hej.